Witam Was w kolejnej audycji. Przepraszam za taką długą przerwę, ale niestety była spowodowana tym, że przez dłuższy czas znajdowałem się w wojsku, z czego jestem bardzo dumny. Słuchajcie, teraz wracamy do normalnej pracy. Przez kilka miesięcy będziemy nadrabiali zaległości materiałów. Przybyło naprawdę masa Waszych pytań. Nie jestem w stanie wszystkich ogarnąć i na wszystkie odpowiedzieć. Także bardzo dziękuję za takie zaufanie w moją wiedzę ludziom, którzy do mnie piszą, dzwonią i właśnie proszą o różne nowe tematy. Słuchajcie, nowych tematów nie będę rozpoczynał, bo mamy rozgrzebanych tematów mnóstwo, których nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zakończyć. Już nie powiem o dogłębnym takim spenetrowaniu niektórych płaszczyzn, które zostały ostatnio poruszone, a bardzo mało odpowiedzi mamy na te pytania, które tam mi zadajecie. Słuchajcie, najpierw chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są przy mnie od 5, 6, a nawet więcej lat, którzy wspierają mnie w tym, co robię. Przychodzą momenty załamania, jednak są ludzie, na których mogę liczyć. Dziękuję Wam bardzo. No i chciałem też złożyć Wam świąteczne życzenia wielkanocne. Miało być to radosne, no są radosne dla wielu, ale dla niektórych ludzi to, co się dzieje teraz w Europie, na świecie, no nie napawa optymizmem i radością. Zadawaliście mi bardzo dużo pytań. Osoby, które ze mną spotkały się w Malborku właśnie, zadawały mi pytania na temat krwawych księżyców. Słuchajcie, jest masa for internetowych, jest masa książek, które opisują to zagadnienie. Nie jest to nowość, nie jest to rzadkość. Ten cykl występuje, te czerwone księżyce występują cyklicznie co jakiś tam czas. Słuchajcie, jednak w tym roku mamy taki, można powiedzieć, kulminacyjny punkt tych krwawych księżyców, bo trzy wystąpią w ciągu jednego roku. Pierwszy mieliśmy teraz, następny będzie w lipcu, ostatnie będzie w grudniu. W lipcu to się będzie wiązało właśnie z ustawieniem gwiazd naszego Układu Słonecznego w kształcie Gwiazdy Dawida. Ktoś powie, że to jest cykl, bo to jest cykl. To się wszystko odbywa od setek, może milionów nawet lat. Jednak słuchajcie, te symbole, można powiedzieć, mają jakiś bezpośredni wpływ na to, co dzieje się na Ziemi. W 1939 roku mieliśmy dwa czerwone księżyce. Jak to się skończyło, wiemy. Egipcjanie na przykład, Majowie, Aztekowie, inne wielkie cywilizacje też w to wierzyły. Wierzyły w koniunkturę gwiazd, wierzyły w te wszystkie znaki na niebie, w komety. No to jest, słuchajcie, temat, którego ja nie ogarniam. Wiem, że to jest, wiem, że to było. Dlaczego mnie to interesuje? Bo w to wierzyli naziści. Naziści przyjęli tą wiarę, tworząc ją na podwalinie na przykład różokrzyżowców, innych zakonników, zakon stu, który powstał, zakon Najświętszej Marii Panny, który się reaktywował kilka lat temu. Miałem okazję teraz rozmawiać z kilkoma prawdziwymi, słuchajcie, krzyżakami w Malborku. Są to właśnie rycerze Najświętszej Marii Panny, nie są to jacyś chłopcy z grup rekonstrukcyjnych. Jeden jest, rozmawiałem z nim, jest byłym zakonnikiem, który w zakonie, już nie pamiętam, we Włoszech gdzieś, nie pamiętał rejonu, spędził prawie całe swoje życie. W momencie, kiedy zagłębił tą swoją wiedzę, poznał jakiegoś tam innego człowieka, postanowili reaktywować ten zakon. Spotkałem jednego z nich właśnie teraz w Malborku. Z racji właśnie tego czerwonego księżyca odbyła się pewna ceremonia na zamku. To było z poniedziałku na wtorek. Nie każdy mógł w niej uczestniczyć, a co najciekawsze, nie każdy o tym nawet wiedział. Obserwowałem, widziałem, nie tylko ja, ale kilkadziesiąt osób. Naprawdę, słuchajcie, osoby emanujące potężną energią. Byli ubrani jak rycerze średniowieczni. Masa tego dnia, powiem, że w niedzielę było masa grup rekonstrukcyjnych na zamku. Byli rycerze, jednak te osoby swoim zachowaniem, swoją aurą wzbudzały bardzo duże zainteresowanie. Słuchajcie, temat to jest temat rzeka. Nie da się go po prostu zgłębić. Ewentualnie troszeczkę dopracować, dociągnąć do dla swoich potrzeb. Ja na przykład interesuję się tym tylko z jednej rzeczy. Dlaczego Heinrich Himmler i naziści, okultyści niemieccy właśnie tak się skupili na tym zagadnieniu? Słuchajcie, miałem możliwość oglądania kamiennych kręgów. Byłem w Sztumie, pojechaliśmy do Gdyni, byłem w Sopocie. Jeździłem po tych wszystkich takich wioskach, które są oddalone od Malborka. No do 100 km. Byliśmy we Flomborku, pojechaliśmy prawie pod sam Elbląg, słuchajcie, i w pewnym momencie dla mnie był to szok, powiem Wam. Myślałem, że wał pomorski, MRU, schrony i bunkry Śląska to są duże konstrukcje. Słuchajcie, to co było w Prusach Wschodnich przechodzi ludzkie pojęcie. Jest to
Powiem to z pełną odpowiedzialnością, jest to najmniej zbadany rejon umocniony w Polsce. Znamy tylko niektóre takie bunkry, znamy umocnienia właśnie, które są w centrach miast w tamtym rejonie. Nie znamy absolutnie tego, co znajduje się w szczerym polu. Tutaj czapka z głowy przed Sepkiem z Malborka, który mnie tam wprowadził w te arkana. Będą filmy właśnie. Braliśmy udział w zasadzie w odkopaniu bunkra, którego nigdy nie było. To znowuż psy będą na mnie wieszali, wszystko wiedzący ludzie z Malborka, przewodnicy, którzy zamknęli rozdział bunkry II wojna światowa kilka lat temu. No nie będzie wygodne to, co opublikujemy z Magdą jutro, pojutrze, filmy, które tam nagrałem, są solą wokół. Była głupia dyskusja, rozmowa, ale dzięki Sepkowi i ludziom jemu podobnym wiem, że te rzeczy nie zostaną zapomniane, także Sebek, pozdrowienia i do następnego spotkania. Słuchajcie, kolejny temat, o który bardzo mi maglujecie, Rizę. Dlaczego nie mam jej w Rizę? Mówię, odpowiedź jest bardzo prosta. W Rizę jestem praktycznie co tydzień. Poza tymi momentami, kiedy wyjeżdżam do wojska czy gdziekolwiek, jestem cały czas. Tak jak już powiedziałem, nie organizuję dużych spędów. Ostatnim takim większym naszym spotkaniem to będzie majówka, ta, którą organizujemy, potem wracamy już do tego cyklu takiego grupy 10-15 osobowe. Słuchajcie, wracam do tego, co robiłem kilka lat temu. Z racji przekazu i formy, którą chciałem przekazywać, nie można tego robić w grupach 30, 50, 60 czy 100 osobowych. Po prostu ja nie daję rady, a to się potem zaczęło przeradzać już wycieczki turystyczno-krajoznawcze, nie o to mi chodzi, także przepraszam tych, którzy do mnie piszą, dzwonią, że chcieliby się przyłączać do grup. Niestety nie ma miejsc. Słuchajcie, teraz po majówce jesteśmy w Poznaniu, później jedziemy właśnie do Kętrzyna. I w Kętrzynie ta grupa, która ze mną jedzie, będzie miała okazję zapoznać się z historią powstania w zasadzie Alberta Szpera, największego budowniczego III Rzeszy, głównego architekta Hitlera. Nie każdy sobie zdaje sprawę, kiedy i w jaki sposób Albert Szper dochodzi do władzy. Słuchajcie, w 1941 roku w grudniu Albert Szper dokonuje zamachu na Fritza Toda, założyciela i można powiedzieć właściciela organizacji TOR. Nie będę przytaczał, czym była ta organizacja. Jedyną osobą, która o tym wspomina w sposób taki, no nie wiem, jak prościej to można opowiedzieć i przekazać, był Bogusław Wołoszański w jednej z swoich audycji. On wyraźnie powiedział, że dokonano zamachu na Toda w Kętrzynie, będziemy dokładnie na lotnisku, gdzie Albert Szper użyczył swojego samochodu, samolotu Todowi, pójdziemy na miejsce, gdzie rozbił się Tod, będziemy w katedrze, w której Albert Szper zostaje nominowany głównym budowniczym III Rzeszy. Nasza wycieczka zacznie się w Kętrzynie, pójdziemy torami, zachowanymi torami jeszcze do Gierłoży, tam Jezioro Siercze, bunkry, które znajdują się poza ogrodzeniem, także no przepraszam tych, których może teraz nakręcam, ale ilość miejsc jest ograniczona, w zasadzie już zajęta, nie ma ani jednego wolnego miejsca. Także historia, słuchajcie, no powiem, Prus Wschodnich urzekła mnie. Urzekła mnie historia Prus Wschodnich. Powiem wam, że więcej dowiedziałem się tam na temat Dolnego Śląska, niż mieszkając 45 lat praktycznie na Dolnym Śląsku. Słuchajcie, bardzo dużo ludzi, którzy uciekli z Dolnego Śląska, później zaczęli wracać, wracali właśnie na Mazury, jechali do Prus Wschodnich, osiedlali się w okolicach Malborka, Kętrzyna, Szczytna, Sztutowa. Także rozmawiając z tymi ludźmi, mam teraz taki pełen obraz w zasadzie tego, co działo się na Dolnym Śląsku. Tych ludzi nie trzeba szukać gdzieś po RFN-ie, nie trzeba ich szukać po Argentynie, Boliwii czy Peru. Oni się znajdują na terenie naszego kraju. Są to staruszki 70, 80, 90 lat. Byliśmy w Sztumie, rozmawialiśmy z taką panią, która urodziła się i wychowała się w Jedlinie-Zdrój. Dopiero uciekli z Jedliny-Zdrój w 1947 roku, w momencie kiedy władza ludowa już tam się ustaliła. Opowiadała nam historię, iż nie jest prawdą to, że był taki masowy eksodus ludzi z Kotliny Kłodzkiej. Że wszyscy uciekali, jak to niektórzy mówią, że ładowali się na wozy i wszyscy stamtąd uciekali. Ci ludzie byli zdezorientowani. W Kotlinie Kłodzkiej nie było żadnych walk. Jak niektórzy to opowiadają i opisują, że rosyjskie zagony przejechały przez Kotlinę Kłodzką. Jest to nieprawda, jest to bzdura. Rosjanie dopiero małymi jednostkami wkraczają, jak sobie poczytacie historię wyzwolenia Wałbrzycha, w jaki sposób został Wałbrzych wyzwolony, jak została wyzwolona Głuszyca i te inne wszystkie wiochy, to niektórym naprawdę szczęki opadną. Słuchajcie, kolejna sprawa to jest właśnie, znowuż będzie zarzucanie, że skaczę z tematu na temat, no ale niestety. Słuchajcie, kolejna sprawa, kilkadziesiąt osób zarzuciło mi, że nie było Auschwerin, które mordowały, że nie było Irmy Grise, że nie było Kobyły, nie było innych. Słuchajcie, to jest najlepszy dowód,
To jest tego Focusa. Artykuł nazywa się Bicze Hitlera. Odsyłam do tego, pełna historia kobyły. Suki i pięknej bestii. To są trzy kobiety, które w sumie wymordowały przeszło 200 tysięcy osób. Przeczytacie sobie o Irmie, przeczytacie sobie o tym, jak przyjechała do Głuszycy, przeczytacie sobie, jak była w zamku książ, mając właśnie pseudonim Daisy, czyli księżniczka. Także bardzo, bardzo polecam i te właśnie ataki, które tam były z mojej strony, na moją osobę, właśnie o to, co ja opowiadałem o Irmie Grize. Także to jest takie, no nie wiem, jak to wyrazić. Jest to coś, co potwierdza moje słowa właśnie dotyczące II wojny światowej. Także jeżeli uraziłem kogoś, że starą księżną, która była na zamku, w jakiś sposób ktoś skojarzył właśnie z tą zbrodniarką, to świadczy tylko o tej osobie. Ja nie opowiadałem o starej księżnej, tylko mówiłem właśnie o Irmie Grize, tej, która była Auschwering, która brała udział w tych wszystkich orgiach, które odbywały się na zamku. To jest ciężka historia, jest to bardzo niewygodna historia dla tych ludzi, którzy tam oprowadzają, którzy powielają historię w zasadzie narzuconą im. Dlaczego na zamku książ nie opowiada się o tym, co tam się działo w latach 41-45? Dlaczego się nie opowiada o tym, co było w 45 roku na Starym Zamku? Dlaczego się nie mówi, że doszło do walki, do wysadzenia podziemi Starego Zamku? Dlaczego nikt nie opowiada o tym, że zamek, inaczej, przewodnik z zamku książ nie zaprowadzi was nigdy na ruiny Starego Zamku? Tak, żeby ludzie byli też świadomi tego, że ruiny, te, które teraz tam wchodzą na przykład na teren Starego Zamku, są przesunięte od właściwej twierdzy fortecy o 500 metrów. A to jest tylko rekonstrukcia wykonana w latach 70-80. Nawet tam jest tabliczka, wystarczy tylko wejść do środka i tą tabliczkę sobie przeczytać. Także polecam te artykuły. Słuchajcie, i w tym artykule teraz, no nie wierzę w przypadki, akurat nie natknęło mnie. Jarecki chodził w takich butach. Teraz będąc w Malborku, spotkałem właśnie kilka osób od DGG Jareckiego, nazywam Jareckim. Oni nazywali go Groźnym. Dokładnie nosił takie buciory. Lato, zima, chodził właśnie w takich butach. Także to też Sebek mnie tutaj na to naprowadził, też mi o tym opowiedział. I to właśnie, gazeta przeleżała kilka lat na półce, praktycznie jej nie ruszałem. Przeleciałem tylko pobieżnie, kiedy dokładnie takie buciory. Słuchajcie, kolejna sprawa, okulary, które robią teraz absolutny hit. Żołnierze francuscy, którzy teraz do Polski przylecieli, mają dokładnie takie same okulary. Może tu chodzi o symbolikę, no ale symbolika jest bardzo wymowna. Szczeliny wycięte w okularach mają symbol Gwiazdy Betlejemskiej. Także one były, te okulary były używane przez Afrika Korps i przez niektóre legiony, które walczyły na wschodzie, używano ich na tym, jak to się nazywa, no tam gdzie śnieg był. Zwróćcie uwagę, Jarecki mniej więcej wyglądał tak. Właśnie miał te wielkie buty, buciory, płaszcz wojskowy i czapkę tego typu na głowie zawsze nosił. Także słuchajcie, skąd ta postać, te jego opowieści, też nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Jednak masa osób w Polsce, no szczególnie teraz w Malborku, dokładnie to mi opisywało Jareckiego. Słuchajcie, i to ja nie wierzę, że to jest zbieżność, że to jest tylko internet, bo pewne rzeczy, które wypłynęły podczas rozmów, spotkań, pokrywają się z tym, czego ja nigdy nikomu nie mówiłem i nie przekazywałem, także Nie wierzę, że to była zbieżność i przypadek. Słuchajcie, tak samo jeszcze chciałbym wam pokazać ten pierwszy karabinek niemiecki. Jest to Sturmgewehr 44. Słuchajcie, to jest dziadek, pradziadek, w zasadzie dziadek, ojciec można powiedzieć, AK-47. Historia tego karabinka, bo niektórzy teraz, to jest przerażające, że młodzi ludzie służący w wojsku wierzą w historię Kałasznikowa, tego kowala, który stworzył AK-47. Jest to nieprawda. Historia jest naciągnięta. On był zwykłym kowalem, który w zasadzie z tym pistoletem maszynowym nie miał nic wspólnego. Stworzył go Hugo Schmeisser. Całe zakłady zostały przejęte, wywiezione do Rosji i pierwsze AK ukazały się pod symbolem, ten karabinek AK-47
wchodzi do służby w 49 roku. Także chciałbym, żebyście też zwracali uwagę na takie elementy, żeby nie powielać, bo mi zarzucacie, wiele osób mi zarzuca, że ja przekręcam, że ja kombinuję. Owszem, zabarwiam, żeby pokazać tą historię, żeby zaciekawić. Jestem dumny z tego, że masa ludzi właśnie poprzez moje audycje, przez to, co robię, zaczęła interesować się historią. Spotkałem teraz, słuchajcie, no to jestem też, chciałem bardzo podziękować tym osobom, które przychodziły w Malborku na spotkania. No jestem po prostu zaskoczony ilością tych ludzi, które przyszły na pierwsze spotkanie. Gdynia, Sopot, tak samo ręce mi opadały. W pewnym momencie nawet zaprzestałem chodzić na zamek, bo była sytuacja, przeszliśmy na zamek, była impreza i kilkanaście osób odłączyło się od przewodnika, przyłączając się do nas. Także pozdrawiam te osoby bardzo i polecam. Polecam historię, aby ją samemu sobie odtwarzać, żeby samemu ją zdobywać i żeby tą wiedzę pogłębiać. I też prośba do tych, którzy biorą ślepo na wiarę wszystko to, co ja mówię. Także to nazywa się już kreacjonizm, ale niestety każdy z was musi w jakiś sposób weryfikować tą wiedzę. Ja nie jestem jakąś tam studium alfą, omegą wiedzy nieomylnej. Jeżeli chodzi o Rizę, słuchajcie, każdy ma rację. Jeżeli chodzi o Mazury, czyli Prusy Wschodnie, też każdy ma rację. Bo jeżeli nie ma dowodów zaprzeczających albo potwierdzających, stoimy po środku, to każda ze stron ma rację. Słuchajcie, nie da się negować i nie da się podważać tego, co działo się na terenie Polski w niemieckich obozach koncentracyjnych. I tu jest mały paradoks taki, że prawdopodobnie będę musiał przeprosić Niemców za to, że używam określenia niemieckie obozy koncentracyjne. Jest to po prostu paranoja. Jest pewien człowiek, który na mnie pisze do różnych organizacji i zgłosił się, zadzwonił do mnie pan, że jeżeli nie zmienię swojego frontu działania, jakaś tam grupa Niemców przeciwko mnie podejmie jakieś tam sprawy sądowe. Mówię do jednego i do drugiego pana. Były to niemieckie obozy zagłady. Nie nazistowskie, nie hitlerowskie, bo to są niczyje obozy. To były niemieckie obozy koncentracyjne, które pierwszy powstały już w 1933 roku w Dachau. Potem jest Buchenwald, Sachsenhausen. Są ich dziesiątki. Na terenie Polski dużych obiektów było 43, a małych cała książka. Pokazywałem wam już to kilkokrotnie. Także historii nie da się zmienić. Kolejne pytanie dotyczące właśnie, jak traktowali nas alianci i jak nas potraktowali. Wszyscy wiedzą i widzą. Takim dowodem właśnie, jak nas potraktowali Amerykanie, Anglicy, jest operacja Markengarten i generał Sosabowski. Jak stał się kozłem ofiarnym dla Montgomery'ego i Anglików. Jak Anglicy potraktowali bohaterów spod Arnhem. Słuchajcie, tą książkę polecam. Ona to boli. Lektura tej książki po prostu boli. Jest to kolejny dowód na to, jak zostaliśmy potraktowani przez aliantów. Słuchajcie, generał Sosabowski, pierwszy twórca polskiej dywizji powietrzno-desantowej. Jedyny Polak, któremu udało się stworzyć niezależną formację niepodlegającą pod Kingdom. Słuchajcie, umiera w 1967 roku jako nędzarz. Jest pozbawiony emerytury. Knowania angielskie doprowadzając do tego, że generał Sosabowski umiera w nędzy. Nie jest bohaterem, jest pozbawiony swoich wszystkich tytułów i zaszczytów. A Anglicy oczywiście przypisują sobie rolę tą, która jest teraz powielana przez historyków, natomiast taką, że cichociemnych szkolili Anglicy, rzucali ich na teren Polski. Cichociemnych stworzył generał Sosabowski. Słuchajcie, i tu naprawdę, jeżeli ktoś mi zarzuca jakieś tam pierdoły, głupoty, słuchajcie, mogę stanąć w szranki z każdym. Jeżeli chodzi o takie fakty, jeżeli ktoś mi zarzuca to, że ja gloryfikuję na przykład Rosjan, a neguję Zachód, neguję równo jako obydwie nacje. Bo zawsze byliśmy między młotem a młotem. Teraz jest dokładnie ta sama sytuacja. Znajdujemy się w punkcie, który dla nas jest punktem takiego jakby czysta, bo my nie jesteśmy ani w piekle, ani w niebie. Z każdej strony, teraz czy od strony Rosji, czy od strony Niemiec, grozi nam jakiś cios. My mówimy cały czas teraz o bezpieczeństwie energetycznym. Skąd chcemy brać gaz? Z Niemiec? Owszem, tylko skąd Niemcy mają gaz? Z rurociągu, który idzie dnem Bałtyku z Rosji. Słuchajcie, my biorąc gaz od Niemców, zapłacimy za niego czterokrotnie więcej, biorąc gaz z Emiratów Arabskich, słuchajcie, nikt wam nie mówi o tym, ile będzie kosztował gaz na przykład w Zamościu, ten, który przypłynie do gazoportu w Świnoujściu. Jego trzeba będzie przewieźć cysternami, bo nie będzie rurociągu z Gdańska do Zamościa. Także bezpieczeństwo energetyczne to jest jeden wielki blamasz. To, co teraz się dzieje, słuchajcie, w Europie, to jest
To jest powtórka historii. To, co działo się w 1939, słuchajcie, mamy dokładnie to samo. Francuzi przysłali nam 15 samolotów, Amerykanie przysłali F-16, które się okazało, że nie mogą walczyć w naszych warunkach, bo są zbyt delikatne, bo to są wersje pustynne. Do tego przyjeżdża do Polski 150 amerykańskich Rangersów. Słuchajcie, i w tym momencie naprawdę czuję się bezpiecznie. Kładę się wieczorem do łóżka, usypiam po prostu pełen radości. Słuchajcie, jest to drażnienie po prostu gniazda os. Wtykanie patyka i jechanie gdzieś tam sobie. Słuchajcie, nic nas nie nauczyła historia. Dosłownie niczego nie wyciągnęliśmy, żadnych wniosków żeśmy nie wyciągnęli z okresu międzywojennego. Słuchajcie, znowuż jest okres, kiedy dmuchamy balon, który już jest tak napełniony, że za chwileczkę on pęknie. I takie na koniec właśnie, bo masa ludzi zadaje mi to pytanie, co ja sądzę na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, to co się dzieje na Ukrainie, kto to powoduje, kto to prowokuje. Słuchajcie, jest to tylko moje zdanie, moja wolna interpretacja. To, co dzieje się teraz na wschodzie, to, co będzie się działo za kilka miesięcy w Europie, jest to nieudolna próba zakamuflowania bankructwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Dokładnie to samo było w 1939 roku. Gdyby Hitler nie rozpętał wojny, słuchajcie, Niemcy by zbankrutowały, doszłoby do wojny domowej, do upadku wewnątrz III Rzeszy. To, co teraz się dzieje, słuchajcie, Grecja, Cypr znowuż zaczynają się buntować. Zaczynają się buntować Włochy, zaczynają się buntować już niektóre landy niemieckie, bo niektóre landy niemieckie też już nie wytrzymują tego, co się dzieje. Anglia sobie stoi na uboczu, Litwa, Łotwa nędza z bidą, słuchajcie, Słowacja, Czechy, sami wiecie, co się dzieje, no i kolebka dobrobytu, Zielona Wyspa, czyli nasz cudowny kraj. Słuchajcie, sobie teraz użyłem takich sarkazmów, ale naprawdę to boli. Jak patrzę na to, co robią politycy, to ręce opadają, ale przeraża mnie to, jestem naprawdę przerażony tym, co robimy my, między sobą, jak my na siebie rzucamy się, jak my między sobą walczymy, o co, za jakie idee? Dlaczego my teraz idą jakieś tam śmieszne wybory, dlaczego my Polacy nie wyciągamy żadnych wniosków, nie wyciągamy żadnych wniosków sierpnia 70, nie wyciągamy żadnych wniosków ze stanu wojennego, nie wyciągamy żadnych wniosków z tego, co było w latach 90. I to też jest moje zdanie, konsumpcjonizm. Zostaliśmy kupieni, zostaliśmy wchłonięci w tą machinę, jesteśmy ogłupieni, słuchajcie, właśnie konsumpcjonizmem i tym wspaniałym darem, który otrzymaliśmy od kogoś gdzieś tam, właśnie internet. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. No przykład z mojego własnego podwórka. Kolega mieszka tu, on mieszka tu. Pogadają 5 minut na dworzu, potem wracają do domu, siadają przed sklepem, gadają 5 godzin. No po prostu ręce opadają, ale na to już nie mam wpływu. A to całe społeczeństwo w sumie tak działa. Świat wirtualny nas pochłonął za, no nie wiem, przyciemniając, zasłaniając nam to, co faktycznie dzieje się z naturą. Zima, owszem, no ktoś mi tu wytknął totalny debilizm, że zima była idealna. Dobrze, u nas w kraju, a zobaczcie, co się działo na świecie i co się dzieje na świecie. Stany Zjednoczone jeszcze się nie pozbierały po zimie, która była, teraz mieli powódź, a za chwileczkę będą mieli potężne susze. Zobaczcie, co się dzieje na Alasce, Syberii, w Norwegii. Słuchajcie, tydzień temu w północnej Norwegii zaspy miały 6 metrów wysokości, a u nas piękna wiosna. Zwróćcie uwagę, że niektóre wyspy Makronezji przestały istnieć. Ludzi ewakuowano i wysepki zniknęły. To samo się dzieje, słuchajcie, w Indiach, w Pakistanie, w tych strefach namorzynowych. Poziom wody się podnosi. My tego nie widzimy, my na to nie zwracamy uwagi. My się cieszymy, że jest wszystko ładnie, pięknie i cudownie, bo u nas jest pięknie. To, co ja wam zawsze właśnie mówię, to do czego ja nawiązuję, nie nawiązuję do naszego podwórka, do samej naszej kropeczki polskiej, tylko do całego globu. Osunięcia ziemi, kolejny temat na Górnym i Dolnym Śląsku. Mówiłem o tych tematach, nawiązuję do nich, ale to jest jak grochem o ścianę rzucał. Jest kilku ludzi, którzy temat potraktowali poważnie, obserwują te osunięcia ziemi w Kotlinie Kłodzkiej. Niektóre szczeliny już mają szerokość 1,5-2 metrów. No ktoś to tłumaczy tym, że jest prowadzona gospodarka rabunkowa, jeżeli chodzi o wycinkę drzew. Zgadza się. Tylko, że w niektórych rejonach Polski też się coś takiego prowadzi nawet na większą skalę i ziemia się nie osuwa. Jednym takim pozytywnym aspektem tego, jeżeli chodzi o rizę, właśnie tych wycinki drzew, że zbocza zaczynają się osuwać, to jest szczególnie w okolicach Sobonia i Włodarza i pokazuje nam to, na czym faktycznie tam są posadzone lasy. Czyli na rumoszu, czyli na urobku tym, który został wydobyty ze sztolni, jaskiń i kopalni, które tam się znajdują. Słuchajcie, tak na zakończenie chciałbym jeszcze nawiązać do jednego tematu, czyli Achnenerbe i Lebensborn. Są to tematy, które spędzają sens powiek wielu, już nie powiem jakimś tam takim
lojdom z internetu, które mnie atakowały, tylko już poważnym osobom i to powiem, że już ze świecznika politycznego. I to są ludzie, których już mogę się obawiać, których mogę się bać. Pierwszy temat to jest sprawa Lebensborno na terenie Polski, ten, który znajdował się w miastach. To, co pokazywałem wam do tej pory, słuchajcie, jest to temat, nie wiem, jak nawet to określić, w jakie słowa to ubrać, ale bardzo niebezpieczny. Chodzi o tak zwanych bezpaństwowców, o których już kiedyś mówiłem, czyli kilka milionów ludzi, którzy zostało pozbawione swoich tożsamości, szczególnie dzieci w 1945 roku. I teraz niech się okaże, że prezes jakiegoś tam banku albo czegokolwiek okazuje się, że on nie jest pochodzenia niemieckiego, znaczy nie jest narodowości niemieckiej, tylko zrabowanym polskim, czeskim, słowackim, ukraińskim albo białoruskim dzieckiem. Słuchajcie, robi to mały, wielki ferment. Słuchajcie, na terenie Malborka było 7 ośrodków Lebensbornu. W ogóle w Prusach Wschodnich sierocińców po II wojnie światowej były setki, może, znaczy dziesiątki, może nawet setki. Rosjanie w momencie, kiedy wchodzili do takich obiektów, wszystkie dzieci w zasadzie były mordowane. Rosjanie mieli na terenie Prus Wschodnich jedną zasadę, że grupa poniżej 50 jeńców to nie jest grupa, której nie warto brać do niewoli. Przeważnie takie grupy były rozstrzeliwane, ale zaznaczam, był to odwet za to, co Niemcy robili na wschodzie. Także te wszystkie przepychanki słowne takie, czepianie się jakichś słów, naprawdę nie mają najmniejszego sensu. Słuchajcie, teraz zamieszczę kilka filmów, które przywiozłem, zacznę troszeczkę publikować materiałów, które się pokazały. Jednak najlepszy przekaz jest taki, jak my się spotykamy w cztery oczy. Wtedy wyjaśniamy sobie bardzo wiele rzeczy. I jedna taka, już na koniec uwaga, nie będę podawał namiarów miejsc, które odwiedzam. Nie będę będę pokazywał namiarów, nie będę dawał z tego powodu, że kilka osób w internecie podało lokalizację, są to byli tak zwani moi byli przyjaciele, którzy dokonali wielkiego szabru i wielkich zniszczeń, szczególnie w okolicach Ślęży i w zasadzie Tuczna, Drezdenka, to wszystko, co pokazywałem, zostało zdemolowane i zniszczone. Nie wiem, komu na tym zależy, komu to sprawia frajdę. Tak samo na Sajdaku ktoś dokonał potężnych zniszczeń. Po co? Dlaczego? Żeby Kwietniowi uniemożliwić wejście do podziemi, żeby Kwiecień nie mógł pokazać czegoś innym, że coś tam faktycznie było. Słuchajcie, jestem zwykłym pikusiem. Ja nie jestem naprawdę jakimś tam gościem, który ma jakąś wielką siłę przebicia. Mówi, słuchajcie, idziemy tam. I to się dzieje. Chciałem pokazywać, ale no niestety żyjemy w takim środowisku, w takim społeczeństwie, które Igor Witkowski kiedyś nazwał środowisko poszukiwacze, że to jest środowisko patologiczne. I to potwierdzam. Także nie dziwcie mi się, że ja zaczynam się izolować, zaczynam wracać do ludzi, którym ufam, których znam, którym ufam, którym bardzo dziękuję. Chciałbym tu serdecznie, gorąco Edka z Anglii pozdrowić, oczywiście Basia, Brodek, Magda. Słuchajcie, jest to stała ekipa już od kilku lat, to są ludzie, na których mogę polegać, którym ufam, także dziękuję i jeszcze raz serdecznie, gorąco pozdrawiam i do usłyszenia.